Mili Państwo, dziś światowe święto dużego rozmiaru, nazywane też świętem XXL, a więc święto dużych ciałek, krągłości, wypukłego brzuszka, obfitych łódek, ponadwymiarowych biustów, wielkich stópek i pulchnej pupy. I niech zazdroszczą dzisiaj wszystkie modelki typu Wieszak. Na ubrania, bardziej czy mniej za anorektyczki. Poza tym, szersze kobiety kojarzą się zazwyczaj z ciepłem domu rodzinnego, z dobrą kuchnią, z dogadzaniem sobie i z poczuciem humoru. I znajdźcie kogoś, kto by nie przyznał, że jednak przecież coś w tym jest. Poza wszystkim, co roku odbywają się ogólnopolskie i światowe wybory. Miss Plus Size. Jest to konkurs dla wszystkich kobiet. W rozmiarach od 40 na 42 do 52 na 54. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się konkurs Miss plus America, w którym startują piękne kobiety o obfitych kształtach. W Polsce działa kilka agencji modelek typu Oversize. No, może by tak spróbować. Ciekawostka z zakresu czasu i kalendarza. Otóż 2 września 1752 roku zamieniono w Europie kalendarz juliański na kalendarz gregoriański. Aby ten drugi, nowszy, zsynchronizować z tym pierwszym, pominięto 11 dni. I następnym, kolejnym dniem okazał się 14 września. No cóż, człowiekowi zdarza się, że niekiedy wypadają mu z kalendarium całe dnie, i nie ma to związku z wielkimi przetasowaniami w historii, no, a raczej z wielkim, stanowczo zbyt wielkim poborem produktów polskiego monopolu spirytusowego co jest incydentem godnym oczywiście największej. Pogardy. Historia przypomina także, że 2 września 1798 roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano pierwszy napad na bank, konkretnie był to bank w Filadelfii, z którego zrabowano prawie 163 tysiące dolarów. Z punktu widzenia bankowości jest to incydent więcej niż przykry, ale z punktu widzenia kultury popularnej jest to incydent wręcz doniosły, ponieważ po mniej więcej 100 latach podsunął niezliczone pomysły twórcom westernów i filmów kryminalnych. I jeszcze jedno pikantne wydarzonko z historii. Otóż 2 września 1901 roku zapytano Teodora Roosevelta, 26. prezydenta Stanów Zjednoczonych, czemu mianowicie zawdzięcza swój sukces u wyborców. Ten wybitny mąż stanu i mądry człowiek odpowiedział, iż stosuje w życiu politycznym bardzo prostą zasadę. Kiedy zjawia się na wiecu wyborczym, przemawia. Cicho i łagodnie, ale jednocześnie trzyma cały czas w ręku gruby kij. Teodorowi Rooseveltowi przyniosło to prezydenturę Stanów Zjednoczonych, a i nasi politycy mogliby się od tego męża stanu sporo w tym względzie nauczyć, sugeruje ambitny politolog Wiesław Kot.